Edyta Nawrocka, witam Państwa 8 września. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie mam kapitału politycznego, ale umiejętność nakreślania wizji i mówienia o sprawach ważnych bez kompleksów. Są one ważną przesłanką, którą warto wykorzystać. Potrafię współpracować i bronić swojego zdania, mówiła podczas inauguracji swojej kampanii wyborczej Danuta Marosz. Kandydatka w swoim programie stawia na pracę, edukację i wypoczynek. Danuta Marosz startuje z jedynki z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych. Marosz reprezentuje region wałbrzyski. Jak twierdzi, decyzja o kandydowaniu zrodziła się na skutek splotu wielu okoliczności. Ale bez wewnętrznego przekonania, że ma coś do zaoferowania w Sejmie i dla regionu, nie podjęłaby jej. Hasło programu wyborczego Danuty Marosz to jutro bez obaw. W programie kandydatka zwraca uwagę przede wszystkim na trzy aspekty: pracę, edukację i wypoczynek. Bardzo ważny jest problem mieszkaniowy, a kluczowym dla kandydatki wydaje się być powrót do idei Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wydaje mi się, że to jest zadanie, które nam ułatwiłoby życie i tu uważam, Dolny Śląsk ma bardzo wiele do zrobienia, ponieważ mieszkań socjalnych, komunalnych, mieszkań na wynajem jest tak mało, że można na palcach jednej ręki wyliczyć gminy, które podejmują się takiego ciężaru. Uważam, że bardzo wiele jest do zrobienia w państwie i w zapisach, bo to pozwoliłoby na dużą mobilność, zwłaszcza młodych ludzi. Problem związany z brakiem mieszkań to tylko jeden z tematów, które Danuta Marosz będzie chciała poruszyć, jeżeli dostanie się do Sejmu. Zostaje jeszcze sprawa dróg, fatalnych połączeń komunikacyjnych, braku dostępu do internetu i komputerów w szkołach i sprawy kultury. Z pozycji Sejmu koniecznie trzeba by doprowadzić do sytuacji, w której 1% wydatków na kulturę staje się normą. Mówimy o tym i mówimy, nadal jednak tego 1% nie uzyskaliśmy. Bezpłatny dostęp do internetu, objęcie internetem bezprzewodowym, jak to się dzieje już w kilku miejscach. Wiemy, że jest tak w Rzeszowie, tu w pobliżu, w Srebrnej Górze. To jest zadanie, które powinno się zdarzyć, myślę, do 2015 roku. Powinniśmy osiągnąć jakąś zdecydowaną poprawę. 10% z tego, co czytam, 10% gospodarstw domowych, w których są dzieci, nie ma w ogóle komputera, nie ma dostępu do komputera. W szkole z tym wyposażeniem bywa różnie. Marosz twierdzi, że państwo powinno włączyć się w budowę przedszkoli i żłobków, a obwodnica powinna wreszcie stać się faktem. Danuta Marosz, która od wielu lat piastuje funkcję dyrektora Teatru Dramatycznego, jak sama mówi, nie chce być posłem zawodowym. Jeżeli dostanie się do Sejmu, będzie próbowała połączyć pracę posła z pracą dyrektora teatru. Jeśli się nie uda, trzeba będzie wyznaczyć zastępcę. Są osoby, z którymi współpracuję i którym ufam, więc gdyby okazało się, że jeśli tak się stanie, to zastrzeżenie muszę przyjąć. Trzeba by poszukiwać mojego następcy, bo to jest zbyt kłopotliwe. Przy odpowiedzialności jednoosobowej w teatrze to na pewno są następcy. Ja też nie wyobrażam sobie, żebym miała omijać teatr, cokolwiek bym miała w życiu zrobić. To jest moja praca, moje dziecko. Kandydaturę Danuty Marosz popiera Robert Ławski, który ma nadzieję, że SLD zdobędzie w wyborach 2 mandaty. Drugim ma być mandat Marka Dyducha, który startuje z miejsca drugiego. Uważam, że dzisiaj na lewicy nie ma lepszej osoby. Danuta Marosz to wieloletni samorządowiec, znający problemy regionu. To również świetny menadżer, fachowiec w dziedzinie kultury. Dla regionu osoba, która na pewno będzie walczyła nie tylko o kulturę, ale również o cały region. Ja głęboko wierzę, że będą 2 mandaty poselskie, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zbliży się do progu 20% i wierzę, że będziemy mieli 2 parlamentarzystów, jednego doświadczonego i drugiego, który będzie chciał pokazać, że to, co robił na terenie miasta Wałbrzycha, czyli Danuta Marosz, będzie mógł przełożyć na polityczną scenę w Warszawie. Założenia programu wyborczego kandydatka chce przenieść na grunt wałbrzyski i, jak zapowiada, dla Wałbrzycha i regionu nie patrzeć na podziały polityczne, tylko współpracować z każdym, kto chce zrobić coś dla miasta. 14 osób trafiło do szpitala. To bilans wypadku, do jakiego doszło wczoraj na trasie między Boguszowem a Gorcami. Bus wiozący dzieci na mecz zderzył się z osobowym Mitsubishi. Do zderzenia doszło na łuku drogi. Kierowca osobowego Mitsubishi jechał zbyt szybko i nie opanował pojazdu. Samochód wyniosło na przeciwny pas ruchu i uderzył czołowo w nadjeżdżającego busa. W busie jechały dzieci i młodzież w wieku 14-17 lat. Bus miał je dowieźć na mecz piłki nożnej do Wałbrzycha. Około godziny 15.30 oficer dyżurny wałbrzyskiej komendy otrzymał informację o tym wypadku na krajowej drodze. Pomiędzy miejscowościami Boguszów a Gorce zderzyły się 2 samochody, bus przewożący dzieci w wieku 14-17 lat oraz samochód osobowy Mitsubishi.
Pasażerowie busa mieli niegroźne obrażenia. 12 osób przewiezionych zostało jednak do szpitala. W stanie ciężkim byli natomiast pasażerka i kierowca Mitsubishi. Pasażerkę z samochodu wyciągnęli strażacy. Nie obyło się bez specjalistycznego sprzętu. Podjęliśmy tutaj działania polegające na zabezpieczeniu. Równolegle od razu przystąpiliśmy do udzielenia pierwszej pomocy. Najbardziej poszkodowaną osobą była pasażerka samochodu osobowego, która przy użyciu sprzętu hydraulicznego została wydobyta i wspólnie tutaj z zespołami medycznymi opatrzone rany przetransportowane do szpitala w Wałbrzychu. Kierowca i pasażerka Mitsubishi zostali przewiezieni do szpitala. Dzisiaj ich stan jest stabilny i nie zagraża życiu. Odpowiedzialnym za to zdarzenie był kierowca Mitsubishi, który jechał z nadmierną prędkością i na łuku drogi nie zapanował nad pojazdem. Kierowcy byli trzeźwi. 125 tysięcy Wałbrzyszan rozliczyło się z Urzędem Skarbowym za rok 2010. 500 zeznań wpłynęło po terminie. Około 14 tysięcy podatników skorzystało z ulgi prorodzinnej, czyli ulgi na wychowanie dzieci. Na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym Wałbrzyszanie mieli czas do 2 maja. Urzędnicy jak co roku zachęcali do wcześniejszego rozliczenia się z podatku, uniknięcia kolejek, a przede wszystkim kar. Jak podaje zastępca naczelnika Wałbrzyskiego Urzędu Skarbowego Małgorzata Łękawska, 125 tysięcy Wałbrzyszan rozliczyło się z urzędem. 500 zeznań wpłynęło po terminie. Wielu podatników skorzystało też z możliwości przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jak się również okazało, podatnicy woleli tradycyjny sposób rozliczania, czyli wizytę w urzędzie, niż skorzystanie z możliwości rozliczenia się przez internet. Przez internet rozliczyło się około 7% Wałbrzysza, czyli dalej to jest mało. Zaskoczona jestem trochę, bo Ministerstwo Finansów w tym roku szczególnie podeszło do zachęcania składania zeznań przez internet. Niemniej jednak, nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że jednak dalej pokutuje nasza mentalność. Jak przyjdę osobiście do urzędu, to mam pewność, że zeznanie wpłynęło. Natomiast jak złożę przez internet, to zeznanie gdzieś tam idzie w świat. Nie idzie w świat, trafia do nas. I to bardzo szybko. Najczęstszym błędem, który pojawiał się w składanych zeznaniach, był brak podpisu. Rokrocznie apelujemy o to i w dalszym ciągu brak podpisu. Błędne zaliczki, jeżeli chodzi o zeznanie z działalności gospodarczej. Podatnicy nie wpisują sobie kwoty zaliczek wpłacanych w trakcie roku do urzędu. To też jest duży błąd. Źle rozliczają dochody, źle rozliczają się z dochodów uzyskanych z emerytur i rent. Z PIT-u 40, który ZUS wystawia ze złej pozycji, są wpisywane kwoty zaliczki, a nie kwoty podatku. To są najczęstsze błędy i tego jest naprawdę bardzo dużo. Około 14 tysięcy podatników skorzystało z ulgi prorodzinnej, czyli z ulgi na wychowanie dzieci. Wczoraj do Wałbrzycha trafiły pierwsze miejskie dukaty, na których można zobaczyć Pałac Albertich. Na kolejnych monetach znajdują się kolejne zabytki Wałbrzycha – kościół Langhansa i kościół Aleksisa Langera. A co według mieszkańców powinno się na nich znaleźć? Ja wiem, mi się zdaje, że papież. Porcelana, to też jest już tam ponad 100 lat, 150 tam kilka lat mają tu zakłady. Kino nasze, GDK. No. To jak pisze kino, Giedek i ten cały monument, to wszystko na przedniej stronie. No bo to jest najbardziej pamiętliwe. Drzewo, wizerunek Wałbrzycha, to taki jaki jest. Ja bym, wie pan co? Zamek Książ i kopalnie te, co ich już nie ma. Dlaczego właśnie te obiekty? No bo ludzie nie mają pracy. Ludzie nie mają pracy. Nie chluba Wałbrzycha, to co zostało zniszczone w Wałbrzychu, czyli kopalnie. Wizytówka kopalni, tego co było. No na pewno musi być herb miasta Wałbrzycha. Na pewno musi być podkreślone, że to jest Dolny Śląsk i Polska. Herb Wałbrzycha, ewentualnie, tak tradycyjnie zdjęcie ratusza, rynek wałbrzyski. Ja myślę, że ten rynek jest ładny. No chyba nie prezydenta, bo gdzieś tam słyszałam, że na jakiejś monecie burmistrza gdzieś tam. Nie wiem, wałbrzyski rynek na przykład. Nie mam pojęcia, ale może ratusz. To jako rewers na przykład, nie? A z drugiej strony, nasze godło na przykład. Może coś z Zamkiem Książ. Bardzo ładne miejsce, Wałbrzych słynie z Zamku Książ, także może Zamek Książ. Czy Książ? No jest to na pewno reprezentacyjny obiekt, ale przez wieki nie był w granicach miasta. Pragnę tu przypomnieć, że jeszcze przed wojną, to Stary Zdrój to się nazywał Altwasser i to nie był Wałbrzych. Myślę, że Zamek Książ. Albo ewentualnie ratusz. No bo to są dwa takie w sumie najbardziej rozpoznawalne obiekty w Wałbrzychu. Charakterystyczne to są te szyby kopalniane, prawda? Takie od zawsze
kojarzące się z Wałbrzychem, może taki szyb upamiętniający w pewnym sensie górników nasz ratusz. No bo to jest taki nasz wizerunek. Coś związane z kopalnią, z górnikami. Tak myślę. No bo w sumie Wałbrzych kiedyś słynął z tego. No i niepotrzebnie zamknęli je. No jakiegoś pana poważnego po prostu, nie? To może naszego prezydenta? Pierwszy do książ mi się tak wpadł w pamięć. Stara kopalnia. Na pewno. No rynek nasz trochę odnowiony, już inaczej wygląda. Tylko szkoda, że takie pusty. Czy taki dukat to jest sprawą potrzebną, a zarazem legalną? Bo jak dojdzie do tego, że każde miasto będzie bić monetę, a później każdy urzędnik, a później jeszcze każdy obywatel, no to trochę to mogą być kpiny, tak zwane, przenośnie mówiąc, żarty z pogrzebu. Lem Ilustrowany to nowa wystawa w Galerii Książki w Bibliotece pod Atlantami. Na wystawie można obejrzeć pracę Daniela Mroza, polskiego grafika, scenografa, rysownika i członka Grupy Krakowskiej. Podczas otwarcia wystawy w bibliotece gościła córka Daniela Mroza. W Galerii Książki Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami możemy oglądać wystawę Lem Ilustrowany, na której prezentowane są rysunki polskiego grafika Daniela Mroza do utworów literackich Stanisława Lema. Wystawa powstała z okazji 90. rocznicy urodzin pisarza. Jak Lema można pokazać? No otóż można go pokazać przez pryzmat ilustracji, znakomitych ilustracji, które do jego książek stworzył krakowski artysta Daniel Mróz. Jak mówi Cezary Kasiborski, Daniel Mróz był kimś w rodzaju oficjalnego ilustratora Stanisława Lema. Oni obaj poznali się w redakcji Przekroju. I tutaj na naszej wystawie pokazujemy no niemalże 70 prac wyłącznie Daniela Mroza, głównie do Cyberiady, bo to jest książka, do której powstały dwie serie prac, do pierwszego wydania, potem do wydania trzeciego zupełnie zmieniona seria ponad 20 ilustracji. Oprócz tego prace do bajek robotów, do księgi robotów. Na wystawie można też zobaczyć ilustracje, które były publikowane jeszcze w latach 50. w Młodym Techniku. Pokazuję również jako swego rodzaju aneks do tej wystawy książki i czasopisma z ilustracjami Daniela Mroza do opowiadań Stanisława Lema, które są w naszych zbiorach, w zbiorach Biblioteki pod Atlantami. Podczas otwarcia wystawy obecna była córka Daniela Mroza, Łucja Mróz-Rajnoch, która, jak mówi Kasiborski, jest kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o pracę ojca. Łucję Mróz zapytaliśmy o początki współpracy jej ojca ze Stanisławem Lemem. Współpraca z Lemem była od zawsze, odkąd pamiętam. To znaczy w 50-tych latach wiem, że pierwsze opowiadania były pokazywane, publikowane w Przekroju i do nich ojciec robił, tutaj zresztą jest, do pamiętników Jana Tichego ilustracje. To jeszcze były w zupełnie innej stylistyce ilustracje wówczas. Później w Młodym Techniku się też ukazywały opowiadania, też ojciec to ilustrował. No i później było pierwsze wydanie Cyberiady, zresztą tutaj to, co mamy za nami, kolażami ilustrowane. Z tego, co pamiętam, to Lem, z tego, co ojciec opowiadał, Lem nie był zbyt zadowolony akurat z takich graficznych nawiązań do starych rycin i w rezultacie powstały te roboty, które widzimy później, właśnie takie już rysowane z przymrużeniem oka, no do czego Cyberiada się znakomicie nadawała. Syn Stanisława Lema założył stronę internetową, na której znajduje się galeria prac Daniela Mroza. Jak twierdzi Łucja Mróz, prace grafika jakby na nowo zaczynają wzbudzać zainteresowanie. Był taki moment, że się był trochę zapomniany, znaczy zapomniany, on w Krakowie funkcjonuje cały czas, bo był też taką krakowską postacią, że oprócz tego, że był rysownikiem, ale był tak zwaną postacią z AB, jak się to w Krakowie mówi, czyli chodzącą, opowiadającą, spotykającą znajomych. Natomiast no ja przez parę lat byłam bardzo zapracowana i też nie a ponieważ ojciec nie bardzo dbał o swoje rysunki, więc też musiałam mieć czas na to, żeby to uporządkować, doprowadzić do ładu. A od roku, od wystawy w Galerii Starmacha w Krakowie jakoś, że tak powiem, zrobił ruch z powrotem. Córka Daniela Mroza nie potrafi powiedzieć, ile prac stworzył jej ojciec. Wciąż też odkrywa nowe prace. Wystawę będzie można oglądać do 28 października.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się dni otwarte w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Każdy, kto podczas tych dwóch dni gościł wokół, mógł zobaczyć, jak wygląda praca w ośrodku od wewnątrz i zapoznać się z jego ofertą. Gościliśmy mieszkańców zarówno na Piaskowej Górze, jak i na Białym Kamieniu. Można było spotkać się z instruktorami, porozmawiać, a także podpatrzeć, jak na co dzień wyglądają zajęcia u nas w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Myślę, że dni otwarte będziemy kontynuować ze względu na duże zainteresowanie. Jest to bardzo dobra forma przybliżenia naszej działalności mieszkańcom. Od połowy września w WOK-u rozpoczną się kolejne zajęcia. Teraz trwają zapisy. Nasza oferta jest bardzo bogata. Mówimy, że to najlepsza oferta w mieście i naprawdę każdy, kto przyjdzie do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, nie będzie miał żadnych wątpliwości. To różnego rodzaju formy taneczne, to zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne, zajęcia teatralne i wiele, wiele innych. Bogata oferta na naszej stronie internetowej. Zapraszam. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia taneczne. W ofercie znajdziemy m.in. zajęcia z zumby, breakdance'u, hip-hopu, tańca nowoczesnego i współczesnego. Będzie też balet i latino dance. Jednak oferta wokół to nie tylko taniec, ale też kung fu, warsztaty fotograficzne, nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne, teatralne i wiele innych. Pełna oferta znajduje się na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.